kolejnym spotkaniu, które to spotkanie tym razem postanowiłem poświęcić temu tematowi zapisanemu na prezentacji. Oczywiście będzie okazja do tego, żeby porozmawiać na temat spraw bieżących. Być może ktoś będzie miał pytania dotyczące wykonania budżetu za rok 2013, ze względu na to, że jesteśmy chwilę po sesji absolutoryjnej. Pozwólcie Państwo, że zanim jednak rozpocznę spotkanie, bardzo serdecznie powitam Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Henryka Kowalczyka. Witamy Panie Pośle. Witam też obecnych radnych Rady Miejskiej w Kołtusku z przewodniczącym panem Ireneuszem Purgaczem. Witam Państwa. Proszę Państwa, te początkowe zdjęcia, które sobie tutaj leciały w momencie, kiedy żeście Państwo wchodzili, to była taka prezentacja dość niewielkiej ilości zdjęć, które ja bym nazwał to miasto, w którym podobno nic się nie dzieje i nic się nie robi. Tutaj zaprezentowaliśmy tylko niektóre imprezy, tylko kilka imprez. Chcemy przez to przypomnieć o tym, że czerwiec jest miesiącem, który tradycyjnie w naszym mieście jest bogaty w imprezy. Przypomnę, że 23 czerwca będziemy mieli tradycyjne wianki, ale zanim będą wianki, spojrzałem na panią dyrektor Muzeum Regionalnego, to w sobotę 21 będziemy mieli tradycyjny jarmark średniowieczny. W piątek po wiankach rozpocznie się drugi festiwal, Kultus Festiwal imienia Krzysztofa Klęczona, który będzie trwał od piątku do soboty. W międzyczasie jeszcze 22 czerwca będziemy obchodzili dziesięciolecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemiarowie. Jeżeli ktoś miałby ochotę, zapraszam do Przemiarowa. Dla Przemiarowa to będzie bardzo, bardzo ważna uroczystość. Proszę Państwa, na prezentacji widzieliście Państwo również szereg różnych zakątków naszego miasta. Ja specjalnie tych kilka zakątków, takich można powiedzieć zakątków, które w ostatnich latach czy w ostatnim czasie uzyskały nowy wygląd, żeby pokazać, że oczywiście my samorządowcy pamiętamy o tym, że w naszym mieście jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia, natomiast oprócz tego, co mamy jeszcze do zrobienia, także bardzo wiele udało nam się zrobić i to była prezentacja, która miała nam to uświadomić. Ale teraz przejdźmy do tematu, czyli funduszy zewnętrznych pozyskanych w latach 2010-2014 jako istotnego elementu rozwoju gminy Kołtusk. Proszę Państwa, dlaczego dobór takich lat? Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o rok 2010, to nie będzie pełen rok 2010, jeżeli chodzi o uzyskane fundusze zewnętrzne, ze względu na to, że w 2010 te fundusze zewnętrzne pozyskane w roku 2010, mówimy tylko o tych funduszach, w których w 2010 roku podpisaliśmy umowy i one najczęściej dotyczyły oczywiście dofinansowania inwestycji i te inwestycje realizowaliśmy później, czyli od roku 2011, czyli poniekąd będziemy mówili o tym, jakie środki zewnętrzne, przepraszam za takie brzydkie powiedzenie, przerobiliśmy w naszym samorządzie podczas ostatniej kadencji. Ja może jeszcze taką małą uwagę, skąd taki temat. Przyznam, że zainspirował mnie do poruszenia tego tematu jeden radny, który twierdził, że w innych miastach się bardzo wiele środków zewnętrznych pozyskuje, a u nas nic. Gdzieś tam pozyskano kilkadziesiąt milionów w ciągu jednej kadencji, a u nas nic. Przyznam, że początkowo myślałem, żeby nawet podziękować temu człowiekowi za inspirację, ale doszedłem do wniosku, że jeżeli jest to radny, to albo nie wie, albo nie ma wiedzy, albo po prostu świadomie manipuluje informacją i w tym momencie, niezależnie od motywów tego postępowania, to i w jednym i w drugim przypadku nie jest coś, za co można dziękować radnemu. Proszę Państwa, i rozpoczynamy już prezentację. Oczywiście prezentacja jest podzielona w ten sposób, że będę opowiadał Państwu o funduszach zewnętrznych, krajowych, z różnego rodzaju funduszy krajowych pozyskanych i o funduszach
o funduszach, które pozyskane są z Unii Europejskiej. Ja sobie może stanę tam, bo tak się orientuję, że tutaj w tym momencie nie wszystko widać. Istotne, żeby prezentację było widać, może mniej mnie. I tak, jeżeli chodzi o krajowe fundusze zewnętrzne, to te fundusze czerpaliśmy z następujących źródeł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To logo to jest logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tak zwanych schetynówek. Program rządowy Radosna Szkoła. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I Polski Instytut Sztuki Filmowych. Z tych krajowych źródeł przez te ostatnie lata pozyskiwaliśmy fundusze zewnętrzne do budżetu naszej gminy, aczkolwiek ze względu na to, że fundusze unijne są zdecydowanie większą pozycją w budżecie, to w stosunku do funduszy unijnych to są stosunkowo niewielkie środki, aczkolwiek też bardzo znaczące, ale o wielkościach ja będę mówił później. I proszę Państwa, następny slajd to źródła funduszy Unii Europejskiej. I były to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ramach tego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich część środków pozyskiwaliśmy za pośrednictwem lokalnej grupy działania, w której nasza gmina jest zrzeszona. Grupa się nazywa Zielone Mosty Narwi. W skład tej grupy wchodzą samorządy, wszystkie samorządy naszego powiatu, także gmina Nasierz, gmina Pomiechówek i jeszcze kilka takich spoza naszego powiatu. Jest to dosyć duża lokalna grupa działania. No i tak. I proszę Państwa, teraz będę mówił o poszczególnych funduszach i jakie zadania i jakie dofinansowanie żeśmy pozyskali. Proszę Państwa, tu jeszcze jedna mała uwaga. Jeżeli chodzi o kwoty, które ja będę podawał, to są kwoty podpisanych umów. To jest często tak, że w efekcie, w przypadku, a zdarza się to nadal często, zwłaszcza w programach twardych, czyli tych inwestycyjnych, w momencie, kiedy ogłaszamy przetargi, no to cena trochę ulega obniżeniu i w związku z tym spada również dofinansowanie. Ja jednak będę mówił o kwocie tej podpisanych umów, ze względu na to, że no po pierwsze, niektóre programy mamy jeszcze przed przetargami, w związku z tym no trudno byłoby zastosować inną metodykę, a po drugie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju rankingi samorządów dotyczących wykorzystania funduszy unijnych, to na ogół specjaliści posługują się właśnie tą wielkością, czyli wielkością uzyskanych funduszy według podpisanych umów. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, jest to fundusz, który jest realizowany przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Tutaj trzeba powiedzieć, że te dofinansowania są niewielkie. Ja dla porządku powiem, że z udziałem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wybudowaliśmy drogę, czy odcinek drogi między Lipnikami, Kolonią a Płocochowem. Dofinansowanie wyniosło 39 tysięcy złotych, to można powiedzieć tylko, zwłaszcza ja mogę to powiedzieć, bo wiem, jakie kwoty są potem dalej, prawda? Państwo jeszcze może tego nie powiecie, ze względu na to, że kwota 39 tysięcy złotych, gdyby nam ktoś włożył do kieszeni, to jest to bardzo duża kwota. Następny jakby fundusz, czy źródło, z którego korzystaliśmy, to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I tutaj no, to jest taka zupełnie nowa sprawa, ze względu na to, że na początku tego roku w ramach programu likwidacji barier transportowych zakupiliśmy dla zespołu szkół numer 2 9-miejscowy mikrobus do przewozu niepełnosprawnych.
Poprzedni mikrobus, który w dwójce jeździł, on też był dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tylko tyle, że to było znacznie wcześniej, ja o tym nie mówię, skupiamy się na tym, co żeśmy pozyskali od roku 2010. Następne źródło to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i tutaj no, jest to źródło środków krajowych, chociaż już więcej o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska nie będziemy poza tym slajdem mówili, natomiast ja powiem, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest również instytucją wdrażającą innego naszego programu realizowanego z dofinansowaniem funduszy unijnych, ale to nie są środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to realizujemy od roku 2011 program demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pułtusk i na ten cel od roku 2011 uzyskaliśmy kwotę 156 029 zł. Proszę Państwa, to jest program, który umożliwia uzyskać przez właścicieli nieruchomości, na których jest azbest, dofinansowanie ze środków właśnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja mówię o tym, chociaż przyznam, że w tej chwili wkraczamy w czas taki, kiedy już mamy w tym programie dosyć gęsto i pieniądze, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznaje, są znacznie mniejsze. Początkowo to my żeśmy uzyskiwali dofinansowanie na poziomie 60 do 80 tysięcy rocznie. Jeżeli chodzi o kwotę, którą uzyskaliśmy w tym roku, to jest kwota, zdaje się, 15 tysięcy złotych tylko. No i chętnych jest oczywiście dużo więcej w tej chwili niż było w roku 2011. Kolejne dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tam był jeden slajd w tej prezentacji zdjęć, to jest termomodernizacja budynku przedszkola miejskiego nr 4 przy ulicy Marii Konopnickiej. To dofinansowanie wyniosło 82 495 zł. Następne źródło funduszy zewnętrznych to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i tutaj w zeszłym roku uzyskaliśmy dotacje na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pułtusk. Tak się nazywał program. Ta dotacja wyniosła 1 059 000 zł. Oczywiście gmina do tego dołożyła jakieś pieniądze. Państwo, być może ci, którzy mają zwłaszcza mniejsze dzieci albo całkiem małe dzieci, to wiedzą, że mieliśmy podczas wakacji wymianę systemu grzewczego w zespole szkół nr 4. Mieliśmy również pełną termomodernizację budynku publicznej szkoły podstawowej nr 3. I mieliśmy wreszcie remont, taki bardzo duży remont budynku żłobka. Następne źródło to logo, mówiłem, to jest logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli schetynówek. I z tego programu zrealizowaliśmy w tym okresie dwie inwestycje. Mianowicie przebudowę drogi gminnej między Jeżewem a Kacicami i tutaj dofinansowanie wyniosło prawie 157 tysięcy złotych i w zeszłym roku realizowaliśmy przebudowę ulic na osiedlu Nowaka. Tutaj dofinansowanie przekroczyło kwotę 600 tysięcy złotych. Następny program to program Radosna Szkoła. Proszę Państwa, jak my żeśmy dali taką informację, że przystępujemy w tej chwili że została podpisana umowa na dofinansowanie placów zabaw właśnie w ramach programu Radosna Szkoła w publicznej szkole podstawowej w Płocochowie i w publicznej szkole podstawowej w Bobach, to tutaj niektórzy mieli uwagi, a gdzie szkoły miejskie? No, szkoły miejskie zrealizowaliśmy znacznie wcześniej. I żeby nie być gołosłownym, to powiem, że w ramach programu Radosna Szkoła zrealizowaliśmy budowę placu zabaw przy publicznej szkole podstawowej nr 3. Tutaj dofinansowanie wyniosło 115 tysięcy złotych. Budowę placu zabaw przy publicznej szkole podstawowej nr 4 w Pułtusku dofinansowanie wyniosło 81 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko, bo w ramach programu Radosna Szkoła zrealizowaliśmy również place zabaw przy zespole szkół nr 2. Przy zespole szkolno-przedszkolnym
I proszę Państwa, w tym roku, to już jest pewne ze względu na to, że umowy są już podpisane, nastąpi budowa placu zabaw przy publicznej szkole podstawowej w Bobach z dofinansowaniem prawie 66 tysięcy złotych i budowa placu zabaw przy publicznej szkole podstawowej w Płocochowie z dofinansowaniem podobnym. Oczywiście wielkość dofinansowania mówi trochę o wielkości szkoły ze względu na to, że w ramach programu Radosna Szkoła są tak zwane małe place zabaw i duże place zabaw. Zwyczaj mamy taki, że przy tych mniejszych szkołach fundujemy sobie i ubiegamy się, no bo to też jest oceniane, te mniejsze place zabaw przy tych mniejszych, a przy dużych większe. Następne źródło dofinansowania to Polski Instytut Sztuki Filmowej. Proszę Państwa, mówiliśmy w zeszłym roku, że nasze kino przeszło gruntowną modernizację. Być może wielu z Państwa było w naszym kinie. W kinie została zmieniona technologia wyświetlania filmów. W tej chwili mamy możliwość wyświetlania filmów w technologii 3D. Zostały zmodernizowane kasy kina. One są już w tej chwili, mają, można powiedzieć, w pełni zinformatyzowane. Również została wyremontowana sala kina. To kino zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście te pieniądze, one przechodziły przez budżet Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, natomiast dofinansowanie, które otrzymaliśmy w zeszłym roku, to było prawie 100 tysięcy złotych. I proszę Państwa, przechodzimy do funduszy unijnych. Rozpoczynamy od takiego programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaczynamy od tego ze względu na to, że to jest może najmniej widoczne, czy to jest może bardzo widoczne dla beneficjentów takich bezpośrednich programów, natomiast mniej widoczne dla ogółu mieszkańców ze względu na to, że w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, no można powiedzieć, dokonujemy inwestycji w ludzi, w młodszych, w starszych, w ludzi, którzy chcą uzupełnić swoje wykształcenie, prawda, czy zdobyć nowe umiejętności. I w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizujemy od roku 2008 taki program Chwyć Drugą Szansę. Jest to program, który jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program przeznaczony dla ludzi, którzy chcą, można powiedzieć, w nowy sposób zaistnieć na rynku pracy. Co roku odbywają się takie szkolenia dla grupy 20 kilku osób. To są różne szkolenia, te szkolenia beneficjenci wybierają sami. Wysokość dofinansowania w tych badanych przez nas latach, czyli 2010-2014, wyniosła 1 400 000 zł do tego programu. Następny program to program Kadry Jutra, to jest program szkoleniowy dla dorosłych. Następny program Edukacja Szansą Rozwoju Mieszkańców Obszarów Wiejskich, dofinansowanie prawie 50 tysięcy złotych. Proszę Państwa, my ciągle pamiętamy, że jesteśmy gminą miejsko-wiejską. Ten program był typowym programem skierowanym właśnie dla mieszkańców obszarów wiejskich ze względu na to, że w wyniku uczestniczenia w tym programie, w tych szkoleniach można było zdobyć na przykład kwalifikacje, bo takie kwalifikacje są wymagane do korzystania opryskiwaczy, przepraszam, opryskiwaczy rolniczych, takie proste urządzenie, między innymi pilarza, piły spalinowe i takie, można powiedzieć, bardzo, bardzo pożyteczne dla mieszkańców wsi. Nauka przez całe życie to również podobny program skierowany do mieszkańców wsi. Kolejne programy realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki to są programy, z których korzystali nasi uczniowie naszych szkół. W wyniku tych programów były organizowane dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów i nasza wiedza, naszą wizytówką, taki program skierowany, tylko nie pamiętam, dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponad 1 000 000 złotych.
I drugie dofinansowanie do programu pod wiatr, indywidualizacja nauczania w gminie Pułtuc w wysokości 400 tysięcy złotych. 1-3. Dla klas 1-3. Bardzo dziękuję. Ja, pan zastępca się zajmuje oświatą, w związku z tym on to dużo lepiej pamięta ode mnie. Następne programy realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki, tutaj z programu Sokrates Comenius, publiczne gimnazjum numer 1 przede wszystkim korzystało. W tych latach dofinansowanie oczywiście na wymianę międzynarodową wyniosło prawie 88 tysięcy złotych i program Równe Szanse na Starcie. 580 tysięcy złotych, również program skierowany do uczniów naszych szkół. Proszę Państwa, kolejne źródło dofinansowania z funduszy unijnych, program rozwoju obszarów wiejskich. I w tej chwili ja powiem o tym programie rozwoju obszarów wiejskich, z którego środki dostajemy bez pośrednictwa lokalnej grupy działania. I w latach, o których mówimy, uzyskaliśmy dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w Gnojnie, w Chmielewie, w Lipie. Rozbudowaliśmy w ramach tej inwestycji stację uzdatniania wody w Trzcińcu oraz zrealizowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni przy obiektach użyteczności publicznej. No ja powiem tak, że tutaj, jeżeli chodzi o te budowy oczyszczalni, to się niektórzy zastanawiają, czy one potrzebne, czy niepotrzebne, natomiast ja powiem tak, że za to były dodatkowe punkty, a było dosyć ciasno, jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich i tak naprawdę chodziło o to, żebyśmy uzyskali dodatkowe punkty, no i również publiczna szkoła podstawowa w Bobach na przykład w tej chwili ma taką przydomową oczyszczalnię ścieków, w związku z tym myślę, że tutaj koszty funkcjonowania szkoły nieco się obniżą. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich uzyskaliśmy również dofinansowanie do budowy świetlicy w Lipie, dofinansowanie w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. I proszę Państwa, kolejne, w zasadzie źródło to samo, ze względu na to, że to jest również program rozwoju obszarów wiejskich, z tym tylko, że dystrybuowany za pośrednictwem lokalnej grupy działania Zielone Mosty Narwi, chociaż zasady, można powiedzieć, są podobne, aczkolwiek kwoty są nieco niższe, tam jeżeli chodzi o wodociąg, mówiliśmy o kwocie 2,5 miliona złotych, tutaj w ramach lokalnej grupy działania te dofinansowania są nieco mniejsze. I w ramach lokalnej grupy działania otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie, to nie jest pomyłka, to jest po prostu kolejne dofinansowanie do świetlicy w Lipie w wysokości ponad 270 tysięcy złotych. I otrzymaliśmy również dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. Mówiłem o tym, że 22 będzie dziesięciolecie OSP w Przemiarowie. Dofinansowanie wyniosło ponad 300 tysięcy złotych. W ramach również tego samego źródła uzyskaliśmy dofinansowanie na remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kacice w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. Ten remont będzie dopiero realizowany. My właśnie żeśmy wybrali wykonawcę w wyniku oczywiście procedury przetargowej. Wkrótce te prace będą wykonane. Otrzymaliśmy również dofinansowanie, otrzymało je nasze muzeum regionalne, do wystawy Napoleon w Kułtusku, do stałej ekspozycji w wysokości ponad 17 tysięcy złotych. I w ramach również lokalnej grupy działania otrzymaliśmy dofinansowanie na dwie imprezy, które w tym roku się odbędą. Pod koniec sierpnia będziemy mieli w Trzcińcu dożynki gminne, dofinansowanie prawie 50 tysięcy złotych. I impreza, na którą Państwa zapraszałem, która będzie w najbliższą sobotę, to jest 12 jarmark średniowieczny, dofinansowanie w wysokości 37 tysięcy złotych. Jeżeli dobrze pamiętam, to przechodzimy do następnego programu, czyli programu Innowacyjna Gospodarka. W ramach programu Innowacyjna Gospodarka uzyskaliśmy dofinansowanie
do programu Równe Szanse na Starcie, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Pultus, dofinansowanie w wysokości 580 tysięcy złotych. I drugi program Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców gminy Pultus, 780 tysięcy złotych. W tej chwili no, niektórzy wiedzą, że niektórzy uczniowie naszych szkół otrzymują komputery z dostępem do internetu. To jest program finansowany właśnie w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Kolejny to regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego. Można powiedzieć taki podstawowy program, to jest poprawa. Tutaj zrealizowaliśmy następujące inwestycje. Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru gminy Pultus poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę gminną we wsi Boby. Dofinansowanie wyniosło 1,5 miliona złotych. To się tak nazywa, my tam żeśmy taką, można powiedzieć, małą sieć dróg wybudowali. I inwestycja, która została zrealizowana, tę inwestycję realizowaliśmy w 2011 roku, natomiast tę inwestycję realizowaliśmy w ostatnim roku, rekultywacja wydzielonej części składowiska odpadów, dofinansowanie wyniosło ponad 1,6 mln złotych. Według umów, prawda, ono wyniosło faktycznie, było nieco niższe, natomiast tak jak mówię, mówimy o umowach ze względu na to, że niektóre programy są przed wykonaniem, inne po wykonaniu. Następne zadania realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego to jest rozwój dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Pultus, dofinansowanie ponad 2,5 miliona złotych. Tutaj można powiedzieć, że w wyniku realizacji tego programu internetem szerokopasmowym objęliśmy teren całej naszej gminy. Trzeba powiedzieć, że sieć szerokopasmowa została wykonana jakoś tak w pierwszej połowie zeszłego roku. W tej chwili czekamy na decyzję, dosyć długo już czekamy na decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej, żebyśmy dostali zgodę na to, żeby być operatorem telekomunikacyjnym i taki socjalny internet przy użyciu tej sieci dostarczyć wszystkim. Realizowaliśmy również modernizację infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Pultusku. Tutaj dofinansowanie wyniosło ponad 1 000 000 złotych. Kolejne zadania realizowane w ramach programu, regionalnego programu operacyjnego. To jest, proszę Państwa, taki dosyć głośny projekt ze względu na to, że tu już niektórzy mówili, że tego nie będzie. Ja przyznam, że też już zacząłem mieć wątpliwości. Natomiast w tym tygodniu podpiszemy już umowę na dofinansowanie. To jest projekt Chwyć swój promyk słońca, wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych na pływalni miejskiej. Powinno być na budynkach dla pływalni miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców gminy Pultus. Proszę Państwa, gdy ten projekt zrealizujemy, to w tym momencie, oczywiście jeżeli się nikt nie wycofa, to 530 gospodarstw czy domków jednorodzinnych w naszej gminie będzie miała możliwość korzystania z baterii solarnych. Dodatkowo będziemy mieli tańsze ogrzewanie na pływalni miejskiej i oczywiście te dwie instytucje, czyli Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej uzyskają również taką możliwość. I proszę Państwa, czas na podsumowanie, ale pewno by mi tutaj niektórzy obecni na sali nie pozwolili. Zapomniałem jeszcze o jednym programie, programie Infrastruktura i Środowiska. W działaniu Gospodarka Wodno-Ściekowa uzyskaliśmy, można powiedzieć, takie jednorazowe, największe dofinansowanie do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pultus. Dofinansowanie w wysokości ponad 25,5 miliona złotych. To jest, proszę Państwa, największa inwestycja, jaką w ogóle chyba w samorządzie była realizowana, ze względu na to, że no, wartość tej inwestycji jest chyba większa na pewno większa od krytej pływalni, na pewno również większa od oczyszczalni ścieków.
W wyniku realizacji tego programu, ten program już się zbliża do końca, 30 czerwca będzie zakończenie, ale w terminie do 30 września zeszłego roku skanalizowaliśmy w pełni dzielnicę Popławy. W tym roku kończymy ulicę Nasielską. Tak jak powiedziałem, do 30 czerwca to zakończymy, z tym tylko, że to nie będzie koniec jeszcze kanalizacji ulicy Nasielskiej, ze względu na to, że po zakończeniu tej inwestycji z udziałem funduszy unijnych będziemy tam tą kanalizację jeszcze dodatkowo rozbudowywać już ze środków własnych i też pewno po zakończeniu tej inwestycji rozpoczniemy postępowanie przetargowe i będziemy chcieli to zrobić, ale tak jak powiedziałem, już nie z funduszy unijnych. Proszę Państwa, i czas na podsumowania. Łączna wartość uzyskanego dofinansowania według podpisanych umów to jest kwota, to nie jest pomyłka, ja przyznam, że też jak to policzyłem, to mi się wydawało właśnie prawdopodobne, liczyłem to 3 razy, ale inaczej wyjść nie chcę. To jest kwota prawie 52,5 miliona złotych. W latach, powtarzam, 2010-2014, z tym tylko, że jeżeli chodzi o rok 2010, to liczymy tylko to, tylko te umowy, które były podpisane w roku 2010. Bo na przykład w 2010 realizowaliśmy na przykład budowę świetlicy czy modernizację świetlicy w Trzcińcu. Tego tutaj nie liczymy ze względu na to, że umowa była podpisana wcześniej, prawda? I z funduszy krajowych uzyskaliśmy kwotę prawie 3 400 000 zł. Podpisaliśmy 17 umów na dofinansowanie. Z funduszy unijnych uzyskaliśmy kwotę według podpisanych umów prawie 50 milionów złotych. I stało się to na podstawie 29 podpisanych umów. Proszę Państwa, ja tą liczbę umów tutaj świadomie pokazuję, bo jak Państwo policzycie sobie ilość miesięcy i ilość umów, no to można powiedzieć, że praktycznie każdego miesiąca niemalże podpisywaliśmy jedną umowę na dofinansowanie jakiejś inwestycji, czy to ze środków krajowych, czy to z funduszy unijnych. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. Ja dla porządku jeszcze powiem, że z tym tylko, że mogę szacować tę kwotę. Ta kwota według podpisanych umów, przepraszam, nie to jeszcze. Według podpisanych umów 52 439 zł, ja sądzę, że jak te wszystkie postępowania przetargowe już zamkniemy, to sądzę, że to faktyczne dofinansowanie będzie na poziomie niższym, będzie to na poziomie 35 milionów złotych, ale to są już faktyczne pieniądze, które my żeśmy otrzymali w ciągu praktycznie tej kadencji samorządu. Jest to, proszę mi wierzyć, bardzo przyzwoity wynik. Ja pozwolę sobie na chwilę jeszcze, albo tutaj zawieszę te swoje słowa, czyli mówimy, jest to bardzo przyzwoity wynik, bo będę chciał pokazać, jak to wygląda na tle innych samorządów. Natomiast powiem, że to niekoniecznie musi być wszystko, ze względu na to, że mamy w tej chwili jeszcze program, który jest w grze. Ja przyznam, że nie dalej jak w zeszłym tygodniu rozmawiałem z panem marszałkiem Struzikiem i z panią wicemarszałek Orzełowską na temat naszego programu rewitalizacji i można powiedzieć i pan marszałek Struzik i pani Orzełowska i także pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych mówią: śpijcie spokojnie, na ten program uzyskacie dofinansowanie. Zobaczymy. Ja przyznam, że podchodzę do tego z rezerwą i dlatego oczywiście tej kwoty nie dodałem, bo jakbyśmy dodali, to byśmy mieli ponad 60 milionów złotych. Natomiast być może jeszcze taki duży program będziemy realizowali. Co istotne, można powiedzieć, my w tej chwili już mamy, albo za chwilę będziemy mieli wszystko to, co my musimy zaangażować jako środki własne i tak naprawdę, jeżeli to dofinansowanie dostaniemy, to można powiedzieć, wszystko, co wybudujemy, będziemy budowali już za fundusze unijne, a nie za środki własne. I proszę Państwa, mówiłem o tym, że pokażę, jak wypadamy na tle innych. I proszę Państwa, mamy tutaj
coś, czego ja dosyć długo szukałem ze względu na to, że wiedziałem, że taki ranking się ukazał. Jest to ranking za 2012 rok, z roku 2011, ranking dotyczący wykorzystania funduszy unijnych przez poszczególne samorządy w przeliczeniu na mieszkańca. Tutaj w tym rankingu znaczenie ma, mają środki podpisane, czy wielkości podpisanych umów, środki, które w danym roku się pozyskało, a także liczba projektów. I proszę zwrócić uwagę, że wśród gmin miejsko-wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, których w Polsce jest kilka tysięcy, w 2011 roku jest taka pozycja 24. I mamy tutaj pozycję Pułtusk, Mazowieckie, środki pozyskane na jednego mieszkańca w 2011 roku 1216, liczba podpisanych umów 6. Proszę Państwa, oczywiście to jest tak, że ktoś powie, może to się taki jeden rok zdarzy. I oczywiście jest tak, że samorządom rzadko się zdarza, żeby samorząd w tym rankingu w pierwszej setce był non-stop. Natomiast jeżeli samorząd pojawi się tam tylko jeden raz, to jest to już duży sukces i można powiedzieć, ja Państwu pokazuję ten oto dokument, żeby ktoś nie powiedział, że to jest, można powiedzieć, nie wiadomo skąd, to pokażę jeszcze stronę tytułową. Jest to ranking samorządów ustalany przez taką kapitułę, w której między innymi jest widoczny przed chwilą pan profesor Jerzy Buzek. Natomiast całej strony nie widać. I to jest ranking samorządów Rzeczpospolitej za rok 2012. Tak na marginesie powiem, że w momencie, kiedy była poprzednia perspektywa finansowa, my wtedy żeśmy byli też tam na 20 którymś miejscu i byliśmy jedynym samorządem z Mazowsza, który w poprzedniej perspektywie finansowej się znalazł w tych rankingach. Proszę Państwa, i przejdźmy jeszcze na chwilę do prezentacji. Przejdźmy na chwilę do prezentacji. No, jak zwykle dałem ją od początku. Przepraszam. Ze względu na to, że jest tutaj jeszcze jeden slajd, w którym ja chciałbym Państwu w tym zakresie podziękować za uwagę, jeżeli chodzi o fundusze unijne. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Natomiast no, nie chciałbym, żeby spotkanie nasze się w ten sposób zakończyło, ze względu na to, że to, o czym mówimy, ma tylko znaczenie historyczne, prawda? Jest to pewna prawda historyczna, którą można sprawdzić. Można sprawdzić, natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć o rzeczach, które, czy może tak, z racji tej, że no może ktoś nie dać wiary, bo ja pokazywałem tylko cyferki, prawda, to jeżeli Państwo pozwolicie, to ja chciałbym tak krótko tylko pokazać jak wyglądał rok 2013. Ja nie będę przedstawiał całej prezentacji, którą przedstawiałem radnym, ona była szersza, ona się odnosiła do liczb i tak dalej i chciałbym Państwu pokazać inwestycje roku 2013, dlatego ten rok 2013, że to mamy wszystko na świeżo w głowie i nie trzeba sobie specjalnie tego przypominać. Inwestycje roku 2013. Wspomniana modernizacja sieci wodociągowej w Gnojnie i stacji uzdatniania wody w Trzcińcu. Wydatki w roku 2013 wyniosły prawie 1,5 miliona złotych. Oczywiście jest tak, że część prac była inwestycja w komplecie zrealizowana. W
komplecie zrealizowana, natomiast faktury niektóre wpłynęły do nas w styczniu, tyle żeśmy wydali na ten cel. Kolejna grupa inwestycji to jest modernizacja dróg gruntowych i wykonaliśmy modernizację drogi do Szygłówka. To jest ta droga, taka ładna przez las. Drogi Jeżewo-Błocochowo, to są te dwa zdjęcia. I taka drobna droga, czy drobny problem związany z budową przepustu, to Głodowo. Przebudowaliśmy też na pewnym niewielkim odcinku drogę dojazdową do hurtowni przy ulicy Mickiewicza. Następna droga to jest przebudowa drogi gminnej w Lipnikach Nowych. Następne zdjęcia to są przebudowa drogi przy Fortach. To jest droga, którą niewielu z nas jeździ, ale zapewniam, że taka droga do Artgumu jest. Z jednej strony do Artgumu, z drugiej strony jest to droga do mieszkańców. To są też zdjęcia wykonywane do Bieronco. Następnie przebudowa ulicy 17 stycznia i przyległych. Tutaj to zdjęcie, gdybyśmy je zrobili dzisiaj, to wygląda trochę lepiej ze względu na to, że są już namalowane pasy. Wydatki na ten cel to 173 tysiące złotych. Następnie przebudowa ulic na ulicy Nowaka. Mamy dwa zdjęcia ulicy Ken, czyli to zdjęcie i zdjęcie ulicy Nowaka jeszcze bez pasów w trakcie budowy. Tutaj mówiłem o tym, że to była inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wydaliśmy ponad 1 000 000 złotych. Wykonaliśmy raport nurkowy kładki dla pieszych. Proszę Państwa, niektórzy mają wątpliwości, czy kładkę trzeba było zamknąć, czy nie. To jest między innymi zdjęcia filaru. Widać rozwarstwienia, które się tam pojawiają. Tą kładkę naprawdę trzeba było wyłączyć i trzeba ją remontować. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to mieliśmy jeszcze takie, między innymi wykup dróg gruntów pod cmentarz. Ten projekt zagospodarowania terenu na osiedlu Skarpa to jest projekt takiego terenu rekreacyjnego. My w tej chwili jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego i będziemy pierwszy etap jeszcze w tym roku wykonywali. Zakończyły się remonty dwóch budynków. Budynek Białowiejska 1, budynek Daszyńskiego 72. O ile ten pierwszy, to była taka powiedziałbym kompletna, w tym budynku przede wszystkim jego góra, czyli dach, kominy były remontowane. Na ten cel wydaliśmy kwotę 107 tysięcy złotych. To jest, proszę Państwa, rewolucja, która podczas wakacji miała miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. Tak wyglądało wnętrze szkoły w momencie, kiedy żeśmy to wykonywali. Przyznam, że współczuję Pani Dyrektor, ale udało się. Następnie programy termomodernizacyjne z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli zewnętrzne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, grzejniki w czwórce i budynek żłobka, który wygląda w tej chwili zupełnie inaczej, także zupełnie inaczej wygląda jego otoczenie. Zakupiliśmy również samochód pożarniczy dla OSP w Płocochowie, który wygląda w ten sposób. Wydaliśmy na to kwotę 60 tysięcy złotych prawie. I rozbudowywaliśmy, prowadzone były inwestycje wodno-kanalizacyjne. Na ten cel wydaliśmy ponad 10 milionów złotych. Oczywiście z dofinansowaniem. Zakres tych prac jest tutaj podany. Oczywiście nie są to tylko inwestycje kanalizacyjne, ale także i rozbudowy wodociągów. Wykonaliśmy rekultywację starej kwatery składowiska odpadów. Wydaliśmy prawie 50 tysięcy na modernizację oświetlenia ulicznego w niektórych miejscach. Wydaliśmy również, mieliśmy pewne wydatki realizowane za pośrednictwem Funduszu Sołeckiego.
i wydaliśmy pieniądze związane z dokumentacją w ramach programu rewitalizacji. Proszę Państwa, to jest pusty slajd, który ja świadomie pozostawiłem pusty ze względu na to, że to jest slajd, który formalnie nie stanowi wydatek budżetu gminy Pułtusk. Był to wydatek, który był realizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki i środki pozyskane były środkami Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki. Tutaj powinny znaleźć się zdjęcia, które gdzieś tam już były podczas tej prezentacji pierwszej zdjęć, czyli modernizacja kina na Rew. Ale formalnie nie wydatek majątkowy, tylko wydatek bieżący, stąd też w tej prezentacji go nie ma. Łączne wydatki na inwestycje w roku 2013, to jest kwota zapłaconych faktur, to było prawie 18 milionów złotych, z tym, że rzeczowo wykonaliśmy prawie 19 milionów złotych. Mówiłem tutaj o sytuacji z wodociągiem w Gnojnie i stacją uzdatniania wody w Trzcińcu. Prace były wykonane, natomiast fakturowane, odbiór nastąpił pod koniec grudnia, a fakturowanie było w styczniu. I proszę Państwa, jak wygląda wyglądała struktura czy źródła finansowania inwestycji? Dochody majątkowe, taka jest kategoria, wyniosły ponad 11 milionów złotych, z czego z Unii Europejskiej pozyskaliśmy, to są pieniądze, które już faktycznie wpłynęły do budżetu. Bez tych pieniędzy jeszcze, które wpłynęły na początku tego roku na Gnojno. To jest kwota ponad 7 milionów złotych. Dofinansowania z programów krajowych prawie 1 400 000 złotych. Ze sprzedaży majątku gminnego uzyskaliśmy kwotę 2 640 000 złotych. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 101 000 złotych. Kredyty 1 255 000 złotych prawie, z tym tylko, że w tym jest kredyt ponad milionowy, kredyt na prefinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy unijnych. Rzecz dotyczyła wodociągu w Gnojnie i stacji uzdatniania wody w Trzcińcu. Jest taka specjalna linia kredytowa realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Można uzyskać środki wcześniej po to, żeby, bo w ramach RPO środki są refundowane, po to, żeby zapłacić wykonawcy, a potem z uzyskanych funduszy unijnych ten kredyt jest spłacany. W związku z tym on już jest spłacony, natomiast gdyby nie to, że mieliśmy pewne problemy z mieszkańcami w Gnojnie, no to pewno tutaj ta kwota kredytów byłaby na poziomie takich 200 000 złotych, prawda? 200 000 złotych. Jak ktoś to policzy, to tutaj mu brakuje pewnych pieniędzy, prawda? Proszę Państwa, są tacy ludzie, którzy mówią, że mamy w naszym samorządzie tragedię finansową, zadłużenie, że tak naprawdę będziemy mieli zapaść finansową, że nikt nie panuje nad zadłużeniem. Ja oczywiście na poprzednim spotkaniu mówiłem o tym bardzo szeroko, jak wyglądało to, natomiast powiem tak, że w tym podobno tak w tak trudnej sytuacji, oczywiście ja nie neguję, że my nie mamy długu, bo długi mamy, natomiast powiem Państwu, że no zwrócę uwagę, że kredyty wzrosły stosunkowo niewiele, my obsłużyliśmy wszystkie długi, wszystko co mieliśmy do spłaty w roku 2013, żeśmy spłacili, odsetki, wszystkie raty i proszę Państwa, z budżetu gminy wygospodarowaliśmy nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi plus wolne środki z roku 2012 i to jest ta brakująca kwota ponad 5 milionów złotych na inwestycje z budżetu gminy. Ja te kwoty, że tak powiem, pokazuję, no bo z jednej strony my nie mamy żadnych tutaj zachwian, jeżeli chodzi o spłatę za naszego zadłużenia, a z drugiej strony możemy sobie pozwolić na to, żeby ze środków własnych kwotę ponad 5 milionów złotych wygospodarować na inwestycje. Co to oznacza? Niektórzy mówią, no jest, zaczyna się kolejna perspektywa finansowa, w związku z tym, no jak my nie będziemy mieli na udział własny,
na kredytów nie bardzo możemy wziąć, to będziemy mieli problem, bo będą fundusze unijne, z których nie będziemy mogli skorzystać. Proszę Państwa, zwrócę uwagę na to, że przeciętne dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej to jest 75%, dofinansowania w niektórych przypadkach 85% dofinansowania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to taka kwota rocznie ma stanowić 25% inwestycji, to to oznacza, że my każdego roku jesteśmy gotowi do tego, żeby absorbować 15 milionów złotych. W związku z tym ja podejrzewam, że większy problem będziemy mieli z tym, żeby napisać wnioski i uzyskać to dofinansowanie, ze względu na to, że na Mazowszu, jeżeli chodzi o kolejną perspektywę finansową, to się to zasadniczo zmienia i będzie sporo trudniej, będzie trzeba współpracować z innymi samorządami i to będzie problem. I jeżeli to dofinansowanie dostaniemy, to proszę Państwa, 20 milionów w inwestycjach w ciągu roku przerobić, to naprawdę to jest bardzo dużo pracy. Bardzo, bardzo dużo pracy wiedzą co ci, którzy realizują inwestycje. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że ja bagatelizuję dług, prawda? On rzeczywiście jest, natomiast no nie ma sytuacji takiej, że jesteśmy pod bramką, ręce należy do góry podnieść i się poddać. Zwrócę również uwagę na to, że jeżeli chodzi o rok 2014, to mamy zamierzenia, dosyć znaczące zamierzenia inwestycyjne i te zamierzenia inwestycyjne zamierzamy zrealizować bez żadnego przyrostu zadłużenia. Proszę Państwa, a jakie te zamierzenia inwestycyjne na rok 2014 są? Ja nie będę mówił o wszystkich zamierzeniach, tylko z racji tej, że pewne hasła spadły na poprzednim spotkaniu, to ja powiem, w jakiej jesteśmy fazie, bo chciałbym, żeby nasze spotkania takie było jedno za drugim, stanowiło pewną kontynuację i żeby nie było tak, że ja na jednym spotkaniu mówię i w żaden sposób się nie odnoszę na następny. Proszę Państwa, mówiłem na poprzednim spotkaniu sporo na temat rewitalizacji. W tej chwili jesteśmy już po renowacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek w jej wschodniej części. Udało się to zrobić metodą bezwykopową. Myślę, że to jest spory sukces. Jeździły takie specjalistyczne samochody w ostatnich dniach, które to wykonywały. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargu na remont drogi między ulicą Benedyktyńską a Domem Polonii. Jakiś czas temu ogłosiliśmy przetarg i już wybraliśmy wykonawcę na modernizację oświetlenia ulicznego wokół rynku i na ulicy Konopnickiej. Będą tam stały żeliwne lampy, takie jak stoją w tej chwili, te niektóre tylko. Następnie, jeżeli chodzi o inne inwestycje, wiadomo, że takim dosyć dużym problemem jest kładka. W piątek, tylko nie ostatni, tylko tydzień wcześniej, uzyskaliśmy komplet dokumentów wraz z pozwoleniem na budowę. W tej chwili te dokumenty są jeszcze weryfikowane przez zatrudnionych przez nas ekspertów. I myślę, że jeszcze w czerwcu będziemy mogli ogłosić przetarg. Ten przetarg powinien nam zająć, jeżeli nie będzie żadnych protestów, to 2 tygodnie. Jeżeli będą jakieś protesty, to trochę dłużej. Natomiast no, pracujemy w ten sposób, żeby ja pewno, jak się wszystko dobrze ułoży, w lipcu wyjadę na urlop. W związku z tym pracujemy tak, żeby przed lipcem można było podpisać umowę z wykonawcą. Tak jak Państwo wiecie, mówiłem o tym, podpisaliśmy umowę z wojskiem, w związku z tym w przyszłym roku w pracach nam bardzo znacząco pomoże jednostka z Inowrocławia i sądzę, że w połowie przyszłego roku kładkę będziemy mieli gotową. Plan na ten rok to jest demontaż starej i budowa kompletu filarów po to, żeby w przyszłym roku wiosną, kiedy stany wody na Narwi są wyższe, żeby prowadzić już tylko prace takie, które nie są uzależnione od poziomu wody w Narwi. Takie mam wrażenie, że no oczywiście za chwilę będziemy ogłaszali przetarg na kolejne te elementy ulicy Nasielskiej, jeżeli chodzi o kanalizację. Te większe inwestycje to te. Oczywiście jeżeli swoje obietnice spełni pan marszałek Struzik i dostaniemy dofinansowanie na rewitalizację,
no to będziemy mieli, bo można powiedzieć, problem jakby w drugą stronę, jak to wszystko zrobić w tak krótkim czasie. I ja w tym momencie chciałbym już zakończyć to, co miałem do powiedzenia. I w tej chwili, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, czy to do prezentacji, czy ewentualnie do jakichś innych spraw, to ja na nie bardzo chętnie odpowiem.